Zaraz sobie sprawdzę, czy wszystko pięknie działa. Tak, rozpoczęłam. Tu sobie odświeżę. Halo, halo, kochana załogo. Dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet i już sobie ruszamy. Mamy fajną gościówę, już wszystko mówię. Czyli tak. Dzień dobry bardzo, Basiu. Jest z nami Basia Jurga. Cześć, Basiu. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie i tych od ciebie, i tych z mojej społeczności, witam was wszystkich razem tutaj. Super, że jesteście, kochana załogo. Jak zawsze na początku warto jest się przywitać, warto jest dać znać, skąd jesteś, a ja już opowiadam o tym dla osób, które jeszcze może Basi nie znają, które nie były na naszym ostatnim wspólnym podcaście, bo my już mamy kolejny podcast, drugi razem, a więc bardzo jest mi miło, że znalazłaś czas. Na szybko Wam pokażę nową książkę Basi, Zarabiaj więcej na swoim. I już będziemy sobie za momencik też o tym rozmawiać. Na szybko ja powiem Wam, co ja wiem o Basi, zaraz ją poproszę też, żeby powiedziała, czego nie dopowiedziałam jeszcze. Więc jak dla mnie Basia w ogóle pochodzi praktycznie z tej samej okolicy, z której pochodzę ja, czyli właśnie z Małopolski. Bardzo jest mi miło ze swoją ziomeczką jakby z okolic się widzieć tutaj. Basia zajmuje się tym, ona jest wiele lat, już nie powiem jak długo, strateżką marki, 20. zajmuje 20, no dobra, zajmuje się właśnie marketingiem, napisała teraz drugą książkę, więc jest przedsiębiorczą kobietą, jest też mamą dwójki dzieci, ma z tego co wiem fajnego męża, niedługo będę miała przyjemność go poznać, więc tak, ja kojarzę Wszystko Basię prawda. właśnie, no właśnie, ja Basię kojarzę i znam z tego przede wszystkim, że jest właśnie bardzo przedsiębiorczą, poukładaną kobietą, w moich oczach taką dosyć odważną, bo każda z osób, która ma swoją firmę w Polsce, myślę, że jest mega odważna i to już przez jakiś czas. Więc ja widzę tak Basię i powiedz Basiu, czego ja nie powiedziałam, co byś chciała powiedzieć właśnie o sobie? Powiedziałaś absolutnie wszystko to, czym się zajmuję. 20 lat doświadczenia w biznesie, marketingu, sprzedaży i przede wszystkim badaniach rynku. Jestem badaczką rynku. To po pierwsze, od 12 lat prowadzę własną firmę, więc jestem przedsiębiorczynią. Czy jestem odważna? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja jestem z tych, co to się boją wszystkiego i to mówię autentycznie i serio. Kiedyś ze zdziwieniem w jakimś poradniku, bo ja w ogóle kocham poradnik, w jakimś poradniku czytałam o osobowościach. To było mi potrzebne do mojej pracy badawczej. I czytałam o innych ludziach, nie? Coś wyczytam w tej książce mądrego na temat innych, nie na temat siebie. I diagnozowałam wszystkich znajomych, wszystkich klientów, w ogóle wszystkich ludzi diagnozowałam czytając tę książkę i ze zdziwieniem stwierdziłam, że ten potężny fragment książki o osobowościach lękowych jest właśnie o mnie. I jestem osobowością lękową, ale ja już mam to na tyle obłaskawione, że akceptuję ten lęk. Bardzo się boję, sakramencko się boję, ale ja robię. Więc rozmawiacie ze mną, 45-letnią, stąd te 20 lat, możliwe 20 lat doświadczenia, z osobą, która absolutnie jest lękowa, boi się, ale robi. Więc Właśnie, tyle. Tak, mąż, tak cudowny, dzieci, tak cudowne. tu chciałabym pierwszej rzeczy dotknąć, czyli tej, że bardzo często ludzie myślą, że strach jest taką rzeczą, która tylko i wyłącznie nas zamyka i blokuje. I my tutaj właśnie szczerze o tym obie mówimy, że my ten strach oczywiście też odczuwamy, tylko nauczyliśmy się używać poniekąd tego strachu jako rzecz, która nas mobilizuje, nie? Bo ja często bardzo właśnie mam takie komentarze, że ludzie się właśnie boją kolejny raz coś zrobić, zrobić coś innego, boją się opinii innych ludzi i właśnie w dużej mierze pozwalają sobie właśnie też na to, żeby ten strach ich paraliżował, nie? Więc bardzo mi się tutaj podoba to, że powiedziałaś, że właśnie ten strach jak najbardziej jest duży. Tylko fajnie też jest to, że mówisz, że działasz. I co ci pozwala właśnie działać? Skąd znajdujesz tą siłę? Czy masz jakąś strategię, która ci w tym pomaga? Już odpowiedziałaś w zasadzie na to pytanie. Ludzie coś, bo pozwalają sobie na to, żeby ten strach ich blokował.
czy ja mam strategię? Pierwsza jest taka, jeżeli my się czegoś boimy, bo tutaj jest nam absolutnie potrzebna wiedza na temat naszego mózgu, pozwól, że ja go tak wyturlam z zawęgła tutaj. Wszyscy moi, cała moja społeczność wie, że to jest Zofia. Poczekaj, wezmę. To jest bardzo dobry, porządny niemiecki mózg, tymczasem słucha mojego audiobooka. Nasz mózg lubi strach. Docenia bardzo strach, dlatego że strach nas chroni przed działaniem, które mogłoby nas doprowadzić do utraty zdrowia, życia, kalorii, które nam są niezbędne do tego, żeby utrzymać organizm przy życiu. Więc my się lubimy bać i ten strach nam daje bardzo dużo profitów, tak naprawdę, bo jeżeli ja się boję i czegoś nie robię, to ja nie ryzykuję tego, że ktoś mnie na końcu oceni. Albo nie ryzykuję porażki związanej z odchudzaniem, albo nie ryzykuję postawienia firmy i potem położenia tej firmy, tak? Więc ten strach, który nas chroni, powoduje, że my nie wydatkujemy energii i zawsze nasz organizm będzie popychał jednych bardziej, innych mniej, mnie chyba krytycznie bardzo mocno w kierunku tego, żeby się bać, bo to nas chroni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, najpierw sobie trzeba zdać sprawę, że człowiek się w ogóle boi i że to jest jego problemem, a nie coś innego. Na przykład lenistwo, prokrastynacja, jakieś tam inne rzeczy. Więc na pewno moim problemem było to, że ja się boję i właśnie lata temu z tą książką w ręce doszłam do tego, że to strach jest moim problemem. No i pierwsza moja reakcja była typowa, tak reaguje nasz mózg, czyli wyparcie. Nie, na pewno to nie jestem ja, nie? Na pewno jacyś inni się boją, ale ten scenariusz życia osób lękowych był zbyt bliźniaczo podobny do tego, jak ja żyłam i funkcjonowałam. No i wtedy się człowiek zawsze staje na rozstaju drugiej, jak już ta informacja do niego dotrze, po tym wyparciu jednak dotrze, nie? No, stoimy na rozstaju dróg, czyli robisz albo nie robisz, albo chcesz to dalej w sobie pielęgnować, albo chcesz to zmienić. I ja miałam taki czas, w którym dopuściłam bardzo mocno do siebie tą informację, że jestem lękowa i popatrzyłam na swoje dotychczasowe życie, nie jak na taki film, w którym o rany, ile rzeczy mi w życiu wyszło, ile zrobiłam i że w ogóle to jest wszystko w porządku, bo to były te pierwsze głosy, że mimo tego strachu, ja dopuściłam do siebie myśl, ile rzeczy ja nie robię. I nagle się okazało, że na przykład nie jeżdżę na nartach, dlatego że bardzo się boję, że się połamię, ale ten komunikat, który ja wysyłałam na zewnątrz, to było, nie, mnie to nie interesuje. Kto by wytrzymał tyle czasu na mrozie? Nie? I ten komunikat był prawdziwy, bo to były moje prawdziwe myśli, ale one były podyktowane racjonalizacją wynikającą z lęku. I ja w zasadzie nie żyłam, ja egzystowałam. Te narty są tylko takim przykładem, bo umówmy się, można przeżyć fajne życie i nie jeździć na nartach, tak? Natomiast ja takich przykładów jak z tymi nartami miałam bardzo wiele. Czyli na przykład nie ryzykowałam jakimiś aktywnością moją w kierunku, nie wiem, innych ludzi, czyli żeby z kimś wejść we współpracę, albo starać się o dodatkowe zlecenia, albo żeby sięgnąć może po jakąś lepszą ofertę pracy niż te, które same do mnie przychodziły. I to wszystko było motywowane strachem. Jak ja sobie tak popatrzyłam, ile rzeczy ja straciłam, nie robiłam i straciłam, no to mnie było szkoda. To się nałożyło oczywiście na jakiś tam etap rozwojowy w moim życiu i to było, ja wtedy trafiam na terapię, z pomocą terapeuty przepracowujemy wiele rzeczy i na pewno tak, ale ten strach we mnie jest, my żyjemy we dwójkę, ja i mój strach, natomiast zwiększa się moja elastyczność radzenia sobie z tym strachem, chociaż mnie się za każdym razem wydaje, że ja już to mam przepracowane. To jest bardzo fajne hasło, ostatnio u jednej mojej znajomej coachki widziałam rolkę, jak ci się wydaje, że już masz coś przepracowane, to najczęściej nie masz, to prawda. Ja już tak mówiłam, że ja to mam przepracowane, ja już dużo działam, tak, zbieram się w sobie do momentu i ty wiesz o tym, bo ja ci o tym opowiadałam. Ostatnio byliśmy na rejsie, na takim rejsie doszkalającym z żeglarstwa. Ja robiłam patent wiele lat temu, wiele lat pływałam, potem również wiele lat nie pływałam. I jesteśmy w 6 osób dorosłych na łódce i jest tam taka, powiedzmy Kasia, nazwijmy tę osobę Kasią. I co nam kapitan każe robić, to ja najchętniej pod pokład. Nie? Kanapeczki ludziom zrobię, picie ludziom przygotuję, nie? Zjemy sobie coś słodkiego, to może ktoś bananka chce, to ja wam wyniosę. Taka matka kwoka. Po co wszyscy jesteśmy dorośli, nie mam pojęcia, ale pewnie po to, żeby tego właśnie nie robić, żeby się nie konfrontować ze stresującymi rzeczami. I co robi tak, powiedzmy, Kasia? Co kapitan każe robić? Ręka w górę, ona pierwsza. Ja sobie myślę, co za chora dziewczyna, nie? I dopiero przekliknęło mi się, nie od razu, po 24 godzinach pobytu z tą dziewczyną mi się przekliknęło, kiedy ja z nią rozmawiałam, ja mówię, słuchaj, ty tak, nie wiem, umiesz te wszystkie rzeczy, tak chcesz, tak, taki masz charakter, no bo ja zawsze próbuję dociec do tego, co my mamy w środku jako ludzie, jako badaczka też tak trochę. A ona mówi, co ty, ja jestem cała
posrana. Ja po prostu tutaj przyjechałam się nauczyć. Jak ja nie będę ćwiczyć, to ja tego nie będę umieć. Ja sobie myślę, kurwa. To ona mi została postawiona na drodze od następnego dnia po śniadaniu. Kapitan się pyta, no to kto robi ten manewr, nie? Moja ręka jako pierwsza, na zasadzie takiej, wiesz, po prostu to już było za wyraźne dla mnie, że ta dziewczyna mi została postawiona na drodze, żeby czuła, że to wcale nie mam przepracowane. I powiem ci, że od tego dnia, od tego rejsu, no w moim życiu zaczyna się dziać jeszcze większa magia. To znaczy, im bardziej się czegoś boję, tym bardziej wiem, że muszę to zrobić. No jak nie są to rolki na Instagramie, na Facebooku, shortsy na YouTubie, bo ja tego nienawidzę i się tego boję. No i Dobry absolutnie koń. sam TikTok, na którym tam, nie wiem, mam 100 osób i Słuchaj, teraz jest cel i ja z tym jakbyś cisnę, im zmieściła bardziej jestem te 100 spocona osób pod na pachami, tym... chacie, Basia? To jest kwestia perspektywy. Jak ty byś wepchnęła te Proszę? 100 osób na chacie? Popatrz, my nieraz jak patrzymy na tą naszą społeczność, nam się wydaje, że to jest tak mało, nie? Ja tak sobie myślę, gdzie ja bym tutaj w dwupokojowym mieszkaniu wepchnęła te 100 osób, tak jak ty mówisz, że to jest mało. To jest dużo. To jest dużo. Wiesz, chodzi o to, że my sobie, tutaj ktoś przed chwilą nawet napisał taki komentarz, nie? Że się porównuje, że to jego wina, że to coś tam. My mamy takie swoje demony, które podpalają ten strach. Te demony są i prawdziwe, i nieprawdziwe jednocześnie, bo one są prawdziwe, bo są wynikiem naszych myśli. Kłopot polega na tym, że to wszystko się bierze z naszego ego trochę. I tu będę może bardzo niepopularna i część ludzi mnie nie lubi za to. Trudno, ja już mam odwagę do bycia nielubianym. I bycia tą nielubianą. Mnie się wydaje, że podstawą tego, bo zapytałaś o strategię, jak z tym lękiem, no to taką mechanikę działania już powiedziałam, że im bardziej się czegoś boję, tym na złość sobie, na przekór sobie, po prostu takiego wała, nie? Ja urgentnie muszę to zrobić. Teraz. I to jest teraz. To nie są rzeczy, które, z którymi ja idę przez życie. To się zadziało we mnie teraz, a ten rejs był do tego dźwignią. Natomiast, jeżeli chodzi o taką strategię podejścia do tego, żeby, o, moment, w którym ja złapałam, że to mnie ściąga w dół, to są te racjonalizacje. I moment, w którym ty możesz zacząć pracę nad swoim lękiem i na tym, żeby ruszyć do działania, to jest moje zdanie, niekoniecznie ono może być obiektywne, wiadomo, to jest moje, więc jest subiektywne, to jest to, żeby upaść na kolana przed własną słabością. Przed własnym to jojczenie, ta racjonalizacja, że inni ludzie, że w porównaniu TikTok, to są wszystko pieprzone racjonalizacje. One są prawdziwe, bo one są podsyłane przez nas, nasz mózg do naszej świadomości, żebyśmy tak myśleli, ale cel jest jeden, żeby nas zatrzymać, żeby nie robić, bo wtedy wytracamy energię z naszego organizmu, a mózg bardzo nie lubi, jak my wytracamy energię z naszego organizmu. Więc jak ja sobie zdałam sprawę, na przykład pierwsza rzecz, że na mnie nikt nie zwraca uwagi. Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy egoistami i interesujemy się wyłącznie sobą. Klasyk, jak macie jakiekolwiek zdjęcie zbiorowe, w tym zdjęcie szkolne, najpierw szukacie siebie, potem swoich przyjaciółek, czyli ten najbliższy krąg zainteresowania, potem pani wychowawczyni, a dopiero potem sprawdza się, kto głupio wyszedł na zdjęciu. My nie obchodzimy innych ludzi. Tak naprawdę najbardziej jesteśmy zainteresowani sami sobą, dlatego nam się wydaje, że wszyscy na nas patrzą. Dlatego nam się wydaje, że wszyscy nas oceniają. Może oceniają, może nie oceniają. Generalnie ich prawo. Ja też mam prawo oceniać, nie? I w moment, w którym, że ty jesteś mgnieniem w życiu swoich klientów, że ty jesteś mgnieniem w czyimś telefonie, że w ogóle nie jesteś aż tak ważna, żeby ktoś się na tym koncentrował, to dopiero jak upadniesz na kolana przed tym swoim ego, to zaczyna się w tobie robić siła na zasadzie, no to spieprzę. No to co z tego? No to skasuję, no to się nauczę, no to zacznę jeszcze raz. I to zacznę jeszcze raz jest bardzo ważne, bo mnie, No. widzisz, bardzo mało rzeczy wychodzi od tak zwanego pierwszego strzału, w zasadzie nic. Ja jestem z To ja takiej rodziny, w której utalentowanym dzieckiem swoich utalentowanych rodziców był mój brat i nadal nim jest. Ja jestem typem dziobaka, jak ja sobie czegoś nie wydziobię, nie wyśtucham, no to ja tego nie mam. I bardzo często w mediach społecznościowych moich daję wyraz właśnie temu, jak to wygląda. Ostatnio, na przykład wczoraj na relacjach wrzuciłam taki zrzut ekranu z mojej rolki w aparacie w telefonie, gdzie te małe okienka to było tylko jedno podejście do nagrania jednej rolki. To było ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych, którzy myślą, że mi wszystko wychodzi od tego strzału. Nie wychodzi. To jest takie złudzenie. Ja mam kilka rzeczy, które też chciałabym powiedzieć, właśnie odnośnie tego strachu. Ja właśnie tak dopiero też terapia mnie tego nauczyła i pokazała mi, że ja kiedyś miałam taką
strategię na strach, że ja w ogóle go nie zauważałam. Ja miałam w nosie emocje, ja się zamykałam i siedziałam No. sobie. Napijałam, zaoglądałam, wiesz, serialami, spotykanie ze znajomymi, gadanie o jakichś pierdołach, nie? Byleby po prostu tego nie czuć. Siedziałam po prostu w kącie, nie? I właściwie, co mi właśnie bardzo pomogło, jakby jeszcze przed pandemią, to jest jakby przed terapią, o to mi bardziej chodziło, to właśnie to, jak sobie uświadomiłam i gdzieś to przeczytałam odnośnie stresu, właściwie strachu i odnośnie tego, że to jest dla nas, jakby to jest taka reakcja naszego mózgu, i dlatego my też wyłapujemy ten strach, czy wyłapujemy te rzeczy, które są negatywne, żeby nam to pomogło i żebyśmy były bezpieczne, nie? A ja to kiedyś chciałam po prostu zamknąć, wiesz, i za każdym razem, jak ja widzę coś, że coś mnie stresuje, czy mam taki jakiś lęk, jakiś niepokój w sobie, to ja się najpierw teraz przyglądam, ale czym to jest spowodowane? Czy tym, że ja chcę być jak ktoś inny? Czy tym, że ja się boję z kimś porozmawiać na trudny temat? Czy czymś, że po prostu dałam dupę, nie? Ale w takim sensie bardziej, że obiecałam sobie, że coś zrobię i teraz odkładałam to tak długo, że aż w końcu urosło z tego coś wielkiego i to mnie teraz stresuje, tego się boję i w ogóle to mnie przeraża, nie? I mi zawsze pomaga właśnie to wzięcie kilka takich głębokich oddechów, poczucie w ciele, o co ci chodzi stara, nie? Pójście na spacer z tym wszystkim, przegadanie i później zabranie się za działanie. I powiem ci, że dlatego ja też teraz trochę mniej rzeczy, jakby tak zmniejszyłam ilość tej mojej pracy odnośnie redukcji stresu i już nie, jakby dalej jestem w takich tematach duchowych, ale już zdecydowanie mniej, że dla mnie to było przez długi czas taką ucieczką przed działaniem. Że mnie było właśnie w takim stresowym, jak miałam dużo lęku, dużo stresu, to ja właśnie zamykałam się w takiej, wiesz, redukcji stresu, oddychanie, medytacja, czuję się dobrze, ale jednocześnie nic nie zmieniałam, czyli jakby nie byłam w stanie jakby z żadnej konfrontacji zrobić z tym sytuacją, która mnie stresuje, nie? Teraz już właśnie, jak mnie coś stresuje, to ja, wiesz, zastanawiam się, okej, dobra, fakiet, zrobię to, nie? Boli, ze stresem, ręce drgają, nie? Ciężki oddech, nie? A ja dobra, zrobię to, nie? Więc jakby, i tutaj chciałabym też jeszcze zahaczyć jeden temat takiej siły woli, tak zwanej. Ostatnio czytałam kolejny raz taką książkę, która nazywa się, jakby to jest jedna autorka, dr Kelly McGonigal. Ona pisała o sile stresu, siła aktywności, siła woli. I ona bardzo fajnie tam używa coś takiego, że ta siła woli i właśnie to takie popchnięcie od tego stresu i pójście w działanie, to ma taki mięśniowy obraz. Czyli na samym początku jest taki Tak. delikatny, nie? Dźwigamy delikatne, kilogramowe ciężarki. O Jezu, jak mnie to już mięśnie bolą po tym, nie? Za jakiś kurczę miesiąc ja dźwigam 4 kilo, nie? Czyli na początku właśnie tak jakby przechodząc powiedzmy do jakichś zdrowych nawyków, to na początku wypicie szklanki wody jest po prostu wkurzające, nie? Kurde, jakbym zdobyła Mount Everest. Za tydzień piję już po prostu litr tej wody, nie? I ja myślę, że jakby tutaj też przeskoczyłam tak ładnie w siłę woli, w tą właśnie takie mięśniowe przejście. I pytanie, które z tego wynika. Bo żeby nie było to, że chciałam się pochwalić wiedzą, tylko że chciałabym przejść dalej. No to chciałam cię zapytać, czy właśnie u ciebie ty też tak zauważasz? Czyli jak na przykład popatrzysz z perspektywy lat, na początku powiedzmy, czy pracy, czy posiadania swojej firmy, czy właśnie rozpoczęcia pewnego dbania o swoje ciało, jakby o swoje zdrowie, czy też było tak, że właśnie zaczynałaś od takich małych rzeczy? Bo przez to, że my żyjemy w świecie kredytów, overnight success, że po prostu, o, Benz, udało mi się i teraz kochają mnie miliony. Czy właśnie przez to też, przepraszam, czy Jarka zadzwoniła, przepraszam, czy właśnie przez to też ludzie mają taki zaburzony pogląd tego i takie wrażenie, że po prostu to jest takie łatwe? Powtórzyć jeszcze raz To tutaj pytanie. dużo się tematów pojawiło. Spróbuję pierwszego, które się pojawiło, a potem gdybym się pogubiła, to mi daj znać. Jak tam, ja będę gadać, a ty sobie tam operacyjnie rób swoje, dobrze? Pierwsza rzecz jest taka, było o tym, że rozkminiasz,
co ten strach w tobie robi, nie? Że zatrzymujesz się na chwilę, żeby roz... To jest bardzo fajne. Kłopot polega na tym, że ja się złapałam na tym, że uczyniłam z tej rozkminy, co mi ten strach robi, czym ten strach dla mnie jest, rytuał. Czyli zbudowałam sobie nawyk zastanawiania się nad moim strachem, co niby było pracą nad strachem, a tak naprawdę było dalej nic nie robieniem. Więc ja teraz po latach już pracy z moim strachem i w zasadzie lękiem mogę powiedzieć tak, że ja doszłam do jednego podstawowego mianownika, czym ten strach u mnie jest, to jest lenistwo. Jestem leniwa, jestem z natury leniwa. Jako człowiek nieutalentowany i w niczym. Jest, że ja w zasadzie umiem czytać, pisać i mówić, i to jest wszystko. I to jest super, że ja to mam, bo mogłabym też tego nie mieć. To ja wszystko musiałam wydziobać. Jak mój mózg sobie myślał, że trzeba coś wydziobać, wyśtuchać i wydreptać, to mu się z automatu nie chciało. Więc dla mnie to takie zastanawianie się nad strachem, to tak naprawdę było negocjowanie samej ze sobą nad swoim własnym lenistwem, bo ja się budzę i mi się nie chce. Jestem normalnym człowiekiem, którym się nie chce, po prostu się nie chce. Natomiast jeżeli ja mam równocześnie jakieś marzenia, pragnienia, cele, no to ja mam teraz wybór. Albo będę siedzieć z tym moim nie chcę, czyli będę ja i moje nie chcę, będziemy sobie siedzieć na kawce i będziemy myśleć, jakby to było fajnie, gdybyśmy mieli, albo czuli, albo przeżywali jakieś tam rzeczy, cele, emocje, realizowali, albo ja to zrobię. No i u mnie jest, że ja to chcę zrobić. I to, że ja to chcę zrobić, jest dla mnie ważniejsze, cięższe od tego mojego lenistwa. Natomiast absolutnie jestem osobą, która jest leniwa i przez to, że nie jestem utalentowana, to mnie było bardzo często łatwiej wchodzić w taki syndrom ofiary, że a oni to mają, a oni im to rodzice, a ten to się taki urodził, nie? Na przykład. I teraz co ciekawe, po wielu, wielu latach ja z tą historią na swój temat o tym dziobaniu, o tym uczeniu się, o tym, że jak tak, że nic łatwo nie przychodziło. Ja teraz jestem oceniana jako ta osoba, której się byk ocieli, a trawa rośnie poziomo, żeby nie trzeba było kosić, bo ja podobno jestem szalenie utalentowana i mnie to wszystko łatwo wychodzi. Tak? Także wściekam się wtedy maksymalnie, bo to mi odbiera wkład mojej pracy w to, gdzie jestem, nie? Ale to wiedzą wszyscy sportowcy, którym ktoś powiedział, a ty zawsze lubiłeś biegać, nie? Tam po jakimś maratonie, który ktoś przebiegł. Więc to jest jeden aspekt, że ja już nie negocjuję i nie zastanawiam się, co ten lęk, ja po prostu robię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, podejście do pracy z lękiem, z mózgiem, z nawykami, z przyzwyczajeniami, jak do czegoś mięśniowego, czyli im więcej ćwiczysz, tym więcej jest w tobie siły. To absolutnie prawda, neurobiolodzy to przebadali, udowodnili, zrobili wiele, dziesiątek badań, które to potwierdziły w takich badaniach również krzyżowych, więc tutaj to absolutnie jest bezsprzeczne, że im bardziej będziemy coś ćwiczyć, tym będziemy w tym lepsi. I ja bardzo lubię taką teorię azjatycką. Był taki syn właścicieli fabryki skrzypiec w Japonii, Shinji Suzuki, i on miał taką teorię, że wszystkie dzieci w okolicach drugiego roku życia, mówimy oczywiście o zdrowej fizjologicznie populacji, niezależnie od tego, na jakiej wyspie mieszkają, te dzieci w okolicach drugiego roku życia mówią po japońsku. Nie? Czyli niezależnie od tego, gdzie mieszkały, jakie były, no to one potrzebują 2 lata, żeby się nauczyć języka. To znaczy, że jeżeli potraktujemy muzykę tak samo jak język, czyli tylko osłuchiwanie, to możemy nauczyć każdego grać na skrzypcach. Nie? To jest fantastyczna teoria. Szczególnie jak się produkuje skrzypce, to jest takie bardzo marketingowe, przyznasz. I to było absolutnie zgodne z filozofią Azjatów, którzy nie wierzą w coś takiego jak talent, tylko wierzą w liczbę powtórzeń. Czyli kto najlepiej gra Chopina? No nie ci, co czują wierzby szumiące, tak? I jakiś tam powiew wiatru nad ostatnim zajazdem na Litwie, tylko Azjaci grają najlepiej Chopina. I teraz Shinji Suzuki miał na to jedno wytłumaczenie. Jeden człowiek, który to nam pogodzi tą teorię talentu. Jeden człowiek potrzebuje 3 powtórzeń, żeby załapać. Inny 300, inny 3000, ale efekt na końcu będzie taki sam. Więc ja wychodzę z tego założenia, że u mnie proces wdrażania zmiany, słuchajcie ludzie, to nie jest 30 dni, to nie jest nawet 90 dni. Ja jako badaczka mam to dokładnie wszystko pomierzone i policzone i obwściekane równocześnie, bo się bardzo złościłam na to, że te wszystkie książki, które ja lubię, no nie mówią mi tej prawdy na mój temat. To znaczy wszyscy mówią, 30 dni masz nawyk wdrożony. Nie, nieprawda, w moim konkretnym przypadku wdrażanie nawyku tak, żebym ja się nie męczyła, nie czuła, że coś, żebym nie chciała prokrastynować, to jest 2 lata, ale po 2 latach to ja w ogóle nie wiem, o co mi chodziło, przecież to jest sama przyjemność, nie? Więc to absolutnie tak, jeżeli chodzi o wodę, to ja powiem ci tak, jak ktoś mi mówi, że on nie wypije tyle wody i teraz znowu będę tą, której się nie lubi, trudno, to ja mówię, to jest pieprzenie,
Bo jeżeli nagle stajesz przed sytuacją taką jak ja, czyli w pewnym momencie od mojego ortopedy usłyszałam, że moje krążki pomiędzy, czy moje te dyski pomiędzy kręgami, kręgosłupie są tak ściśnięte, że ja jedynym lekarstwem dla mnie, jeśli nie chcę uciec od jakichś tam bardzo skomplikowanych potem konsekwencji, to jest picie wody, tylko muszę to tak mieć przelicznik wody na kilogramy i do tego wszystkiego jeszcze muszę nie wprowadzić tego raz, bo mogę mieć kłopot tak, i z nerkami, i z sikaniem, i z tysiącem innych rzeczy. Więc jak dostałam instrukcję, jak to zrobić po kawałeczku, a po drugie miałam siekierę nad głową. To nagle się okazuje, że my wszystko potrafimy. I tutaj zrobię klatkę stop. To jest dokładnie ta sama sytuacja, kiedy dziewczyna chce się odchudzić, jest przed weselem i nagle ma taką dźwignię, że w najbardziej obcisłą sukienkę ona się jednak mieści, jest motywacja, zero ciasteczek, zero słodyczy. A czasami te dziewczyny już borykają się z jakąś insulinoopornością czy innymi rzeczami. Tak, mają problemy, czy tam hormony, tarczycy i tak dalej. Ale mając ten cel, są tak zdeterminowane, że po prostu nie tkną, nie ruszą, nie? I to znaczy, że potem my sobie po prostu folgujemy. I ponieważ ja zaakceptowałam fakt, że jestem leniwa, zaakceptowałam fakt, że jestem niedoskonała, nie, że tylko o tym mówię, słuchajcie, ja na tym, ja upadłam na kolana, przepraszam, upadłam na kolana przed tymi moimi słabościami. To dopiero wtedy, kiedy ja po prostu się pogodziłam z faktem, że przyjęłam to do siebie i pogodziłam z faktem, że ja taka jestem. To wtedy do mnie dotarło, ile ja mam pracy do zrobienia. I dzisiaj ty mnie znasz, więc dla ciebie to nie będzie nowość. Ja tutaj pokazuję. Tutaj jest litr 200. Ja takich. Jak to, co to Z jest? banków. Z Dzbanków. banków. Zatkało mnie. Ja takich dzbanków muszę wypić 3 dziennie. To jest mój przelicznik na mój kręgosłup. Ja czasami nawet nie wiem, kiedy ja to wypijam. Powiem więcej. Kiedy spotykamy się, na przykład jadę do Warszawy, do ciebie, żeby się z tobą zobaczyć, to ja wtedy jestem non-stop niedopita, więc ty mnie widzisz z tą butelką wody, bo tak, te kawy na tych spotkaniach moich biznesowych mi nie wystarczają, tak? I dało się zrobić, ale Uwaga. nie mówię, że od razu Zrobię i coś, zajęło mi czego to dużo naprawdę czasu. nie chciałam robić. Ale mamy awarię z naszymi pieskami na Złączasz spacerze. nas. No, naprawdę, słuchajcie, musimy niestety to zakończyć. Bardzo Was za to przepraszam, to jest nieplanowane. Dobra. Muszę jechać do weta. Ale to Także znaczy, że my się dokończymy spotkamy jeszcze naszą rozmowę. raz. Tak, dokończymy naszą rozmowę. My się widzimy w weekend, nagramy wszystko, a jak nie, to zobaczymy się w najbliższych dniach. Bardzo Was przepraszam. Książki Basi są zajebiste. Basia jest super. Barbara Jurga, przepraszam za to, muszę lecieć do weta. Przepraszam Was. Wszystkiego dobrego. No, na razie, buźka, pa. Trzymajcie za nas kciuki. Dzięki, Basia. Jesteś super i Wy też jesteście super. Dziękuję. I przepraszam.